Jak jednostka w organizacji może przekonać resztę do zmian? Heraklit z Efezu głosił, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Jak to w takim razie jest, skoro naprawdę niewiele z nas reaguje na nią ochoczo, a wręcz większość stawia pewien opór? W rzeczywistości proces adaptacji wcale nie jest prosty, a każdy z nas ma inny próg naruszania strefy komfortu. Pewnie niejednokrotnie, chcąc wprowadzić jakąś zmianę w swojej firmie, narzekałeś przy tym, jak to nie chcą cię słuchać, po cichu sabotują, albo ile to może trwać. Jednak czy choć raz zastanowiłeś się, jak ty sam reagujesz w podobnych sytuacjach? Chcąc przekonać ludzi do zmiany względem sposobu postępowania poprzez wdrożenie projektu bądź modyfikacji na poziomie organizacji przedsiębiorstwa, musisz najpierw zrozumieć, z czym ona się wiąże? Co ciekawe, pewną płaszczyzną zmiany będzie również rozwój pracowników oraz budowanie ich zaangażowania. Tak też zmiana może dotyczyć np. sposobu pracy, gdzie operator ma podążać nowym trybem postępowania na stanowisku, zmienia się layout bądź kolejność sekwencji operacji, czy też narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków. Może ona dotyczyć sposobu zarządzania lidera, zmianowego bądź brygadzisty. Stary system każenia pożarów i akcyjnego, chaotycznego działania odchodzi do lamusa, a stopniowo w zamian pojawia się więcej elementów pracy standardowej, wspólne poszukiwanie przyczyn źródłowych problemów, ich rozwiązywanie, nadzór nad procesem. Może dotyczyć też samej w sobie zmiany podejścia na procesowe. Głównie w przypadku kadry kierowniczej i zarządu, gdzie zamiast stawiania na pierwszym miejscu wyników, przełożeni poszerzają perspektywę o realną i przyszłą ścieżkę organizacji, angażując się nie tylko w wyznaczanie kierunku, ale również jego przestrzeganie. Wracając jednak do procesu przekonywania do zmian, musisz się przygotować porządnie, a w szczególności, jeśli w konfrontacji z grupą po drugiej stronie będziesz stał sam. Stąd, abyś mógł Bardziej poszerzyć ten kontekst, wspólnie rozstrzygniemy, jak rozłożyć opór na łopatki, dlaczego rozmowa z pracownikami to podstawa, jaką moc ma język korzyści, jak przekonać zarząd, aby wspierał zmiany, jak odpowiedź zwrotna pomaga przekonać do zmian, to 6 zasad, dzięki którym zwiększysz swoje szanse, i finalnie, czy tak naprawdę na pewno. Musisz być jednostką. Jak rozłożyć opór na łopatki? Zanim przejdziemy do samych aspektów przekonywania zespołu oraz budowania zrozumienia pracowników, spróbujmy cofnąć się o kilka kroków wstecz. Czy słyszałeś kiedyś o wzorze Gleichera? Ukazuje on, skąd tak naprawdę występuje zależność między ludzkim dystansem do nowości, a także w jaki sposób można zmniejszyć opór przed zmianą z wykorzystaniem trzech kluczowych elementów. Od razu zaznaczmy również, że nie jest to wzór, w którym będziesz mógł podłożyć konkretne liczby, które przedstawią Ci klucz do sukcesu, a bardziej algorytm postępowania z pewnymi zjawiskami. Jedna rzecz natomiast pozostaje bez zmian, zgodnie z matematycznym porządkiem. Jeśli zabraknie któregoś z elementów, czyli tak naprawdę będzie on równy 0, cała część równania, a więc naszych wszystkich starań, również będzie wynosić 0. To pierwsza wskazówka dla Ciebie. Wzór Gleichera prezentuje się następująco. Jest to tak naprawdę nierówność, gdzie po lewej stronie wspomnianej nierówności mamy iloczyn trzech czynników NWP, które oczywiście zaraz rozwiniemy i mają być one większe od jednego czynnika, czyli oporu. Jak w takim razie kształtują się te czynniki z lewej strony nierówności NWP? N oznacza niezadowolenie z obecnego istniejącego stanu rzeczy. W oznacza wizję stanu po wprowadzeniu zmian. Natomiast P oznacza pierwsze kroki, czyli sprecyzowane działania, które mają lub mogą być podjęte w celu zrealizowania wyznaczonej wizji. W konfrontacji do iloczynu NWP mamy oczywiście opór przed zmianą. Omówmy zatem bardziej szczegółowo te składowe. Pierwsze. Niezadowolenie to nie sama w sobie wielkość irytacji czy miara buntu. To niezadowolenie z istniejącego status quo, które chcemy podważyć, opierając się o wiedzę, dlaczego chcemy to zrobić. Tak też, skoro ty wiesz, musisz sprawić, że reszta również będzie wiedziała i przede wszystkim rozumiała, po co należy wykonać jakąkolwiek zmianę. Załóżmy, że przykładowo szwankuje u was w firmie system ewidencji wysyłek. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli w najbliższym czasie nie uporządkujecie harmonogramu, a także nie zaczniecie weryfikować, na jakich typach opakowań zwrotnych wydawane są zamówienia, to kompletnie zablokujecie komunikację z firmą spedycyjną, a co więcej z klientem. Na domiar tego będziecie musieli bezsensownie zainwestować w kolejne opakowania, ponieważ odzyskanie starych naturalnie nie będzie możliwe. Pracownikom magazynu i logistyki taki stan rzeczy może szczególnie nie przeszkadzać, ponieważ dla nich to jest taki klasyczny dzień jak codzień w opałach. Gdy jednak usłyszą o jakiejś zmianie, może ich to wyrwać z bezpiecznej pozycji. Nad ich strachem i odgórną niechęcią możesz natomiast zapanować, wyjaśniając szczerze, dlaczego należy coś przedsięwziąć i jakie korzyści może to przynieść. Na samym zrozumieniu jednak daleko nie zajedziecie. Stąd tak bardzo potrzebny jest drugi czynnik, czyli W, wizja nowego stanu. Tak jak w przypadku kreowania strategii firmy, również tutaj mówi ona, dokąd chcecie zmierzać, a także jaki kierunek będzie dla Was motywacją do zmian. Podmianem wizji należy określić, jak będzie wyglądało przedsięwzięcie, jaki jest jego cel, jakie wartości mu przyświecają, a także jak będzie kształtować się praca w nowej odsłonie. Decydującą częścią tego parametru jest zaangażowanie pracowników. Aby zmniejszyć ich obawy, koniecznie musisz wziąć pod uwagę ich zdanie oraz wysłuchać dylematów i sugestii. Tym samym zarzucisz również wędkę pod trzeci czynnik, czyli p pierwsze kroki. Taki układ wydaje się całkiem logiczny. Jeśli pracownicy będą tylko słyszeć o planach zmian i co to się jeszcze nie wydarzy, możesz mieć pewność, że ich niechęć będzie tylko rosła. Natomiast jeśli wprawisz mechanizm w ruch, nawet z małymi potknięciami opór zacznie stopniowo słabnąć. Warto również wziąć pod uwagę, że nawet będąc najlepszym strategiem, ciężko ci będzie określić szczegóły oraz czas trwania każdego najmniejszego zadania. Stąd właśnie najważniejszy jest dobry start i późniejsze moderowanie biegu oraz konsekwencji. Czy rozumiesz, do czego przez cały czas brnęliśmy? Można powiedzieć, że opór przed zmianą wpisany jest w ludzką osobowość. Ale nie wynika on jedynie z samego faktu wprowadzenia zmiany, ale także ze świadomości kontekstu, sposobu jej wdrażania, warunków otoczenia, planu oraz sprawczości. Jeżeli zabraknie któregoś z tych elementów, ciężko będzie mówić o szansach przekonania reszty do swoich argumentów, a także uzyskania oczekiwanych rezultatów. Tym bardziej, jeżeli jesteś sam na polu boju. Na co powinieneś jeszcze zwrócić uwagę? Spróbujmy rozwinąć ten wątek poprzez zadanie kolejnego pytania. Dlaczego rozmowa z pracownikami to podstawa? Niezależnie od tego, czy jesteś menadżerem obszaru, czy pracownikiem oddelegowanym jako lider projektu, musisz pamiętać, że za biurka wiele nie uda ci się zrobić. Podstawą nakłonienia pracowników do przykładowego udziału w szkoleniach czy respektowania nowych metod pracy jest komunikacja. Pusty anons, czy wydanie polecenia to oczywiście już pierwsza interakcja, ale nie przyniesie ona powodzenia. Pracownikom należy się rozmowa, regularna rozmowa, zarówno jeszcze przed jakimikolwiek zmianami, na etapie ich planowania, w trakcie wprowadzania, ale i także po. Nie myśl, że pracownik ci zaufa, jeżeli będziesz mijał go codziennie na Hali, a potem nagle przyjdziesz i powiesz, że od teraz będzie pracował w innym trybie niż dotychczasowy, bo on będzie bardziej skuteczny. Nawet jeśli poświęcisz mu wtedy więcej czasu, będzie miał do ciebie dystans. Tak też w istocie przekonywania pracowników do zmian tkwi potrzeba budowania relacji. Oparta na wymianie doświadczeń z pracy w danym otoczeniu, bezpośrednim poznaniu i obserwowaniu środowiska, tłumaczeniu planu działań oraz dalszych perspektyw ponieważ pracownicy chcą wiedzieć, co przyniesie zmiana, wysłuchiwaniu wszelkich lęków, słów krytyki i niezadowolenia, ale także byciu otwartym na sugestie i pomysły. I na koniec przede wszystkim na byciu konsekwentnym względem samego siebie, ponieważ jeżeli oczekujesz zmian od innych, sam pokaż, że umiesz się dostosować. Co więcej, w tym wszystkim powinieneś pamiętać, że pracownik może być skarbnicą wiedzy. A dobrze pokierowana rozmowa może odsłonić przed tobą niedostrzeżone miejsca potencjału. Dalej idąc tym tokiem, wspomniana rozmowa czy też budowanie relacji ma na celu zbudowanie odpowiedniego gruntu. Jest nim nic innego jak ogólna świadomość organizacji. W tym miejscu znowu na tapet wchodzą wspólne cele, wspólny kierunek, zaangażowanie ludzi między obszarami, a także zaangażowanie kierownictwa, ponieważ przykład idzie z góry. Mimo tego, że szefowie widzą zwykle tabelki i rubryczki, a pracownicy działania i proces, ty nie możesz stanąć w rozkroku między nimi. Twoją rolą w przekonywaniu do zmian jest próba znalezienia kompromisu. Zatem, żeby poprawić skuteczność rozmowy, przyda ci się mały as w rękawie. Jaką moc ma język korzyści? Zakładając, że nie prowadzisz rozmów jeden na jeden, a masz przed sobą cały zespół do przekonania, w takiej rozgrywce przydałby Ci się dodatkowy bonus. Możesz przesunąć szale na swoją stronę, jeśli specjalistyczne słownictwo zamienisz na język korzyści. Pracownicy wcale nie muszą wiedzieć, że zamiast Excela będą mieli nowy program, który wymaga posiadania akceleratora karty graficznej z zegarem procesora 2 GHz oraz z pamięcią większą niż 4 Gb Powinni natomiast wiedzieć, że dzięki nowemu systemowi będą znać bieżące stany produkcji w toku, a co za tym idzie, nie będą musieli chodzić po stanowiskach i ich przeliczać, zaoszczędzą przy tym czas i zredukują poziom stresu związanego z ciągłą niewiadomą. Pracownicy wcale nie muszą wiedzieć, że czeka ich całodniowe szkolenie z Yamazumi. Powinni natomiast wiedzieć, że podczas tego spotkania poznają narzędzie, które wesprze ich w problemach z równoważeniem obciążenia linii, pozwoli odkryć kłopotliwe wąskie gardła, a także wyeliminować skargi na nieregularność pracy w niektórych obszarach. Pracownicy wcale nie muszą wiedzieć, że czeka ich wdrożenie metody 5S, czy gdzieś tam jest dom Toyoty, czy coś o Lean Management. Pracownicy powinni wiedzieć, że będą uczestniczyć w warsztatach, a następnie w projekcie, który pozwoli im bardziej efektywnie zorganizować stanowisko pracy, a co za tym idzie? Nie będą musieli się już tyle schylać, biegać, szukać, nie będą mieli zawalonych regałów niepotrzebnymi częściami, a zmiana pozwoli im sprawniej wykonywać czynności i zredukuje ryzyko błędów i wpadek, za co ostatnio regularnie podpadali. Komunikacja z pracownikami ukierunkowana na atuty, jakie mogą zyskać dzięki przystosowaniu się do nowego stanu, jednocześnie zmniejsza ich dystans i zwiększa chęć zaangażowania się. Wynika to z bardzo prostej zależności: więcej informacji, więcej specjalistycznego języka naruszenie poczucia bezpieczeństwa. Mniej formalizmów, użycie języka potrzeb. Początkowy dystans, ale z poczuciem, że strefa komfortu może się powiększyć, co za tym idzie, warto dać temu szansę. W tym wszystkim jednak nie bądź jak sprzedawca czy przekupka na targu. Nie przekonuj nikogo na siłę, że coś będzie dla niego lepsze. Jeżeli pierwszy komunikat nie wystarczy, daj pracownikom czas, aby sami mogli to sprawdzić. Przeszliśmy przez komunikację z pracownikami, więc teraz przyszła najwyższa pora żeby przekonać zarząd do tego, aby wspierał zmiany. Z wcześniej wspomnianym asem w rękawie musisz zapukać również do tej grupy docelowej. Tym razem prawdopodobnie potrzebny ci będzie język korzyści, wzbogacony o kilka liczb. Z pewnością świetnie sobie zdajesz sprawę z tego, że ciężko ci będzie przeforsować działania na dole, jeżeli nie będziesz miał błogosławieństwa z góry, ponieważ ktoś musi dać zielone światło i zabezpieczyć zasoby. Chcąc przygotować się do konfrontacji z najwyższym kierownictwem, warto, abyś wykonał mały konesans. Zastanów się. Najpierw bardziej miękko. Jakie masz relacje z przełożonym? W rzeczywistości ma to bardzo duże znaczenie i wiele od tego zależy, ile uda ci się ugrać. Po drugie, zastanów się, jaki typ zarządzania przejawia przełożony. Czy jest to wszędobylstwo? Mikrokontrola i mikrozarządzanie, wściubianie wszędzie noska? Czy może jest to szczere zainteresowanie i ukierunkowanie na taki czynny udział w dążeniu do celów dalekosiężnej strategii? Czy może na organizację pada cień autorytaryzmu szefa, bez wnikania w szczegóły? Przemyśl również, czy umiesz odpowiedzieć na kluczowe, ulubione pytanie przełożonego, co ja z tego będę miał? Szef będzie liczył na konkrety, również te poparte cyframi. Ostatnia refleksja, ostatnia myśl, nad czym warto, żebyś się również zastanowił przed jakąkolwiek rozmową. Czy umiesz powiedzieć, z jakiego miejsca zaczynasz? To znaczy, na jakim poziomie świadomości znajduje się Twoja organizacja? W zależności od konfiguracji udzielonych odpowiedzi, również tutaj możesz spotkać się z większym lub mniejszym oporem. Jeżeli chcesz się lepiej przygotować do przekonania zarządu o słuszności podjęcia jakiegoś przedsięwzięcia bądź wprowadzenia konkretnej zmiany, miej na uwadze, że po pierwsze, zwykle zarząd zorientowany jest na konkretne rezultaty. Po drugie, przełożony to też człowiek może przejawiać tak samo dystans do niektórych spraw, czegoś nie wiedzieć, a nawet stresować się, że czegoś nie wie, co wzmocni jego blokadę. I tutaj, jeżeli chcesz przeczytać troszeczkę więcej na ten temat, zapraszam Cię do artykułu 4 Obszary Zarządzania Menadżerów, które blokują rozwój firmy. Znajdziesz go na stronie LinkedIn Plan w zakładce bloga. Po trzecie, co również warto mieć na uwadze, kadra zarządzająca najprawdopodobniej nie będzie chciała znać każdego najmniejszego szczegółu przedsięwzięcia, a będzie potrzebować informacji na temat planu działania ram czasowych, ilości zaangażowanego personelu oraz wspomnianych efektów. Po czwarte, to w jakim miejscu jest organizacja może skazać Cię na znikome efekty lub już na samym początku uruchomić lawinę potencjału. Jeżeli chcesz rozstrzygnąć to bardziej szczegółowo, zapraszam Cię do odsłuchania webinaru Jak przekonać zarząd Dolin, gdzie przestudiowany jest podział przedsiębiorstw w kategorii Braku świadomości, znikomej świadomości, organizacji świadomej i oświeconej, a względem tych statusów określone są poszczególne obszary i zdolności do działania. Finalnie po piąte. Jeżeli naprawdę chcesz coś zmienić z głową, przekonując do tego zarówno załogę, jak i zarząd, to znaczy, że przyświeca Ci wyższa idea i chcesz pracować nad poprawą zdolności adaptacyjnych firmy. A to już jest solidna dawka motywacji do wykonania pierwszego kroku. Pamiętaj cały czas o wzorze Gleichera. Przechodząc dalej, oceniając tak naprawdę cały kontekst komunikacji z pracownikami, jak i z zarządem, w podciągnięciu się w tych umiejętnościach komunikacyjnych, dobrym narzędziem będzie kurs online, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Cały jego program jest dokładnie omówiony na platformie kursylin.pl. Jest tam wyszczególnienie modułów składowych, rozpiska umiejętności, jakie można zyskać w trakcie realizacji tego kursu. A ja tutaj nie omieszkam dodać, że właśnie elementami takimi budującymi wiedzę w tym zakresie będą materiały poświęcone. Motywowaniu i angażowaniu pracowników, wpływaniu na percepcję innych osób, wprowadzaniu zmian w myśleniu, a także w zachowaniu pracowników, a także materiały, które będą przedstawiały wykorzystywanie użytecznych schematów myślenia. Zachęcam Cię gorąco do przemyślenia: czy to szkolenie online jest dla Ciebie? Tymczasem przejdźmy do dalszego wspólnego etapu analizy, jakim jest tak naprawdę kolejne pytanie. Jak odpowiedź zwrotna pomaga przekonać do zmian? Ten punkt ma wymiar symboliczny i nie mogło go tutaj zabraknąć. Jeśli udało Ci się przekonać zarząd i pracowników do wprowadzenia zmiany, nie spal za sobą zbudowanych mostów. Twoja odpowiedź zwrotna, jak i zebranie jej od ludzi jest elementem zespalającym i stanowi fundament do dalszej zespołowej pracy. Jeśli natomiast nie udało ci się nakłonić drugiej strony, zastanów się, czy czasem opór nie jest też elementem feedbacku. Może przecież świadczyć o tym, że pracownicy nie są gotowi do przystosowania się do nowego stanu rzeczy. Może się okazać, że ich oponowanie tak naprawdę uchroniło cię przed jakimś wielkim fiaskiem. A może po prostu jeszcze trochę trzeba zmodyfikować wasze wspólne plany? Zarówno w przypadku sukcesu, jak i w przypadku fiaska, w obydwu alternatywach opór jest elementem odpowiedzi zwrotnej. I co więcej, zauważ, że podczas pracy, nad właśnie redukcją tego oporu, minimalizowaniem jego wydźwięku, za każdym razem widać jak nic cykl deminga PDCA. No a skoro mówimy o cyklu, o pewnym iteracyjnym powtarzaniu, to właśnie podczas realizacji tych powtórzeń przyda Ci się wspomniane wcześniej top 6 zasad, dzięki którym zwiększysz swoje szanse. Chcąc podsumować ten naprawdę trudny temat, wydaje się, że można wysnuć kilka kluczowych wskazówek, które zwiększą Twoje szanse w przekonaniu reszty do zmian. Po pierwsze, zbadaj stan świadomości Twojej organizacji. Pozwoli Ci to ocenić, skąd zaczynasz swoją przygodę. Po drugie, zanim zaczniesz kogoś oceniać bądź poddawać się w wyniku przytłaczającego niezadowolenia innych, spróbuj postawić się w ich sytuacji. Liczy się przecież zrozumienie. Po trzecie, możesz zredukować opór na zmianę, jeżeli sam będziesz rozumieć jej kontekst, a także uzasadnisz reszcie, po co ma być ona wprowadzona, co wam przyniesie, jak zmieni się system pracy, co należy wykonać i przy tym zachęcisz również do poczynienia pierwszych działań. Po czwarte, Podstawą do zaangażowania pracowników oraz zbudowania ich zaufania jest komunikacja. Po piąte, przekaz opieraj o proste słownictwo, kierując się przy tym językiem korzyści, zarówno podczas rozmów z pracownikami, jak i rozmów z przełożonymi. Finalnie, po szóste, dbaj o podtrzymanie komunikacji, niezależnie od efektów wprowadzonych zmian. Tutaj liczy się właśnie ta informacja zwrotna. To będzie podstawą do waszej dalszej pracy. Dokładnie tak jak słyszałeś, to było właśnie top 6. Nie żadne top ten, 10, 10 naciągniętych marketingowo zasad, czy 10 zredukowanych tak, żeby dalej było to magiczne, 10, które sprzeda się jako tajny przepis na sukces w przekonywaniu reszty do zmian. Zupełnie nie. 6 zasad się uzbierało, 6 jest do Twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że będą służyć jako taka forma refleksji dla Ciebie, jednak w tym wszystkim należy zadać jeszcze jedno pytanie. Czy na pewno musisz być jednostką? Jeżeli masz wrażenie, że w twojej firmie jesteś sam jak palec, i to do ciebie należy rola, aby przekonać resztę do zmian, to właśnie na zakończenie zadaj sobie to pytanie. Czy na pewno musisz być jednostką? Czy z Twojego ziarenka nie może wyrosnąć więcej plonów? A czy nawet czasem kosztem dłuższych ram czasowych projektu nie warto podzielić się odpowiedzialnością, bądź raczej zachęcić kogoś do takiego podziału? Dalej idąc, nawet jeśli Ty jesteś inicjatorem, ale uda Ci się przekonać kilku pracowników do podjęcia i kultywowania prowadzonej zmiany, nie będziesz już sam. A może to bycie jednostką to po prostu też element twojego wewnętrznego oporu? W końcu w tej bolączce czasem przyjemnie jest pobyć bohaterem, nieprawda? Na koniec, odwracając zupełnie kota ogonem, niezależnie od tego, czy działałbyś sam, czy zespołowo, pojawia się jeszcze jedna myśl. A co jeśli tak naprawdę nie da się przekonać reszty do zmian? A opór jest zbyt duży, żeby go przezwyciężyć? Niekiedy, mimo naprawdę wielkich wysiłków, może się tak zdarzyć i zupełnie nie można temu zaprzeczyć. Takie sytuacje się zdarzają. I co należy zrobić w takim przypadku? O tym pomówimy już wkrótce. Jeżeli chodzą Ci teraz po głowie refleksje, co jest zupełnie naturalne, ponieważ. Mm, Mamy takie potrzeby konfrontacji tych zasłyszanych płaszczyzn z naszą osobistą perspektywą środowiska, pracy itd. Wcale nie musi się na tym teraz kończyć ta twoja myśl. I Jeżeli masz tak czasem, że widzisz, że w firmie należy zakwestionować status quo, przejąć odpowiedzialność, zaangażować się, ukierunkować na jakiś cel, ale jeszcze jakby nie za bardzo wiesz, jak się do tego zabrać, to mam dla Ciebie dobrą propozycję. Jest coś takiego jak indywidualna analiza możliwości rozwojowych. Jest to takie badanie prowadzone przez ekspertów Linux Plan, gdzie możesz uzyskać nie tylko rekomendacje co do dalszych kroków osobistego rozwoju, ale również dostać wskazania co do konkretnego miejsca, gdzie możesz pozyskać daną wiedzę. I dlaczego ja teraz o tym mówię? Ponieważ, jeżeli chcesz przekonać swoich pracowników, swój zespół, zarząd do pewnych zmian, to znaczy, że chcesz działać, chcesz wykonywać konkretne zadania, realizować projekty doskonalące, projekty optymalizacyjne, może już to robisz, do tego wszystkiego należy znać grunt, podłoże. Ale nie chodzi tylko o samą w sobie właśnie infrastrukturę, czy Twoje otoczenie, środowisko pracy. Chodzi również o Twoje własne możliwości. Dlatego oprócz okazji do autoanalizy, coś co możesz wykonać sam na podstawie nawet właśnie takiej wspólnej formy wysłuchania, refleksji, warto również skorzystać z zewnętrznego źródła, czyli właśnie badania. Masz okazję do poznania obiektywnej opinii, a także do wysłuchania cennych rad. I na koniec pamiętaj. Nie staraj się być na siłę jednostką. Nie bój się prosić o pomoc. Chciej prosić o pomoc i daj sobie pomoc.